Hej kochani, hej. Jestem dziś z Magdą, jesteśmy trochę cicho, bo Hania śpi i słuchajcie, stwierdziłam, że dziś z Magdą przetestujemy nowe kolory Semilac. Właśnie dostałam wczoraj paczkę i mówię, akurat Magda ma niezrobione paznokcie. No i stwierdziłyśmy, że przyjdziemy i po prostu będziemy testować, są też nowe oliwki, także pokażemy Wam wszystkie kolory, no i trochę pokomentujemy, co o tym sądzimy, także zapraszamy, idziemy robić paznokcie. Kochani, mamy już tutaj wszystkie kolory. I sobie zaraz je tutaj wypróbuję na kartce i dobierzemy coś do paznokci Magdy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam na paznokciach mint, czyli po prostu zwykłą miętę. Po przyjeździe sobie przyszłam i od razu zrobiłam, bo wiecie jak to jest. Od razu trzeba zrobić paznokcie. No i w nowej kolekcji mamy trochę oliwkowych kolorów. Jak widzicie, trzy oliwki takie Army. Dwa fiolety, trzy w sumie fiolety, bo jeszcze ten lila. Jeden jakiś ciemniejszy, jedna czerwień, jedna taka fuksja, coś takiego. Może zacznijmy od tej fuksji i spróbujemy jak wygląda, a ja spróbuję tą Red Magnat, to jest 153, a fuksja 152. No właśnie, spróbujemy jak wyglądają. No, ładne kolorki. Już mi się podoba. Tak, czerwień ci się podoba? Ładna jest. No ładna, ale fuksja też jest. To spróbujmy teraz jak wyglądają fiolety. Ja mam 147, Violet in the Dark. Ja mam 146, Purple King. Ten jest ciemny. Ten jest ciemny. Bardzo ciemny, taki... Prawie czarny. Prawie czarny, tak. Ten jest jaśniejszy. Taki jakby mi się wydaje troszeczkę metaliczny. Ale ładny jest ten. Bardzo fajny. I ostatni 145 Lila Story. I to jest liliowy już kolor. Lubię takie kolory, ale one dobrze wyglądają na przykład na stopach, na latem, jak się jest opalonym. Tak mi się wydaje. Zobaczcie z bliska. Mam nadzieję, że widzicie różnicę w kolorach. Fajny, który ci najbardziej podoba? Pewnie ten środkowy. Chyba tak. W twoim stylu, no tak, fajne. Tak. Spróbujmy jeszcze tych zielonych. Tu masz jasny. Limonka. No szczerze mówiąc nie miałam jeszcze nigdy limonki na paznokciach. No nie. Ja mam 150, ty masz jaki numer? 149. I tutaj mamy 151, czyli one idą po kolei. Już widzę, jak można byłoby nimi zrobić takie wzory moro na paznokciach. No, właśnie o tym samym pomyślałam. O, i te trzy. Czyli mamy 149, 149, 150 i 151. Zobaczcie, jak wyglądają. O, widzicie różnicę kolorów? Myślę, że dobrze tutaj widać. Ten najciemniejszy rzeczywiście to jest taki ciemny, ciemny zielony. I na koniec jeszcze ostatni kolor to jest 148 Night Euphoria. O, jaki ładny. Piękny. Mam nadzieję, że tu widzicie te drobinki. Powiem ci szczerze, że uwielbiam takie kolory. Super to wygląda. Fajnie się mienią. Jak widzicie, jest taki fiolet, granat, coś takiego z takimi różowymi drobinkami. Także co? Także będziemy łączyć po prostu te trzy kolory pewnie. Myślę, że tak. Na koniec jeszcze przetestujemy sobie oliwki, ale to już jak zrobimy cały manikir, bo mamy cztery nowe oliwki. Na pewno widzieliście na Snapchacie już u Semilaka, a jak nie, to ich koniecznie śledźcie, bo to jest ich nowość. Już wąchałyśmy wszystkie, pachną przecudownie. Także na koniec będziemy pewnie nawzajem sobie nakładać różne po prostu zapachy. Ale teraz przejdziemy do paznokci. Dziś używamy mniejszej lampy, takiej, jak ja to mówię, przenośnej. Ona jest często mnie pytacie, mobilnej. Tak, jak z tą lampą, ona jest równie dobra jak ta duża, tak samo utwardza, także czasem troszeczkę dłużej w niej trzymam po prostu, żeby się wszystko dobrze utwardziło, jeżeli chodzi o ciemne kolory, ale tak samo utwardza, bo to jest lampa LED-owa. Także zaczynamy, najpierw nakładamy bazę. Najpierw odtłuścimy paznokcie odtłuszczaczem. W ogóle komuś się robi szybciej paznokcie niż sobie, bo możecie robić na zmianę ręce po prostu, raz jedną, raz drugą. I to jest mega szybko. A sobie, no to wiadomo, po jednej robimy. Nakładam cienką warstwę bazy. Już nie musisz daleko latać, bo tak możemy trzymać. Jestem w szoku, że Magda ma w ogóle nie zniszczone żadne paznokcie. No super. Nie są przesuszone. Nic się z nimi nie dzieje. Także kciuki. Możesz sobie, nie wiem, tak wsadzić, jak ci wygodnie. O, tak. Czyli 148, 152 i 153 i będziemy je po prostu mieszać, rozkładać na różnych paznokciach. Dziś bez żadnych zdobień, bez żadnych wzorków. Same te trzy kolory. No dobra, to teraz będziemy mieszać. Masz jakieś preferencje, gdzie te ciemne umieścić? No właśnie, no. Ja u Leski widziałam. Leska zawsze właśnie tak robi mniej więcej te dwa ciemne lub na przykład ten ciemny, a ten czerwony i resztę jakoś tam, wiesz, także może byśmy tak zrobiły, że... No to dobra, spróbujemy. Że ten ciemny nałożymy tu. Cieniutkie warstwy, żeby się nam łatwiej utwardzało i żeby się dobrze trzymało. Kolory mam utwardzone, teraz nakładam tą fuksję.
fuksję nałożymy na jeden, czy? Nie, może na dwa. Zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało w tym zestawieniu. Ale właśnie u Oletki tak popatrzyłam, że ona nieraz potrafi i jakiś biały kolor wtrącić. I ostatnio sobie takie ładne owocowe zrobiła też. Widziałam właśnie na Facebooku. Super wyglądają. Super, właśnie. A właśnie Oda zawsze wtrąci jakiś fiolet albo jakiś czarny i to naprawdę ładnie wygląda. Srebrne do tego. Tak. Się nie boi tak mieszać. Ja zawsze boję się, że jak za dużo nałożę, to będzie, wiesz, że będzie za dużo tych kolorów. No i nakładamy róż, czy to bardziej czerwień? Jak uważasz? No nie wiem. Może ten róż. Może ten róż już no. Będzie, no? Ale i ten na ten też, tak? Nie, na ten zrobimy inny. A jak ci się w ogóle nosiło teraz? Bardzo dobrze. Dobrze się trzymało wszystko? Bardzo dobrze mi się trzymało. Mówię, że się dziewczyny ciebie pytało o te piórka. Tak, tak. Każdy w ogóle zastanawiali się właśnie, jak te piórka są wtopione, jak to w ogóle, wiesz. Bo dużo osób myśli, że to jest rysowane. Tak, tak. No, ale naklejki to ale fajnie, nawet nie było mi za dużo. Tak? Nie przeszkadzały cię? Nie, nie. Tutaj mi się utwardza, tak jak wam mówiłam, ta lampa utwardza, natomiast czasem utwardzam dwa razy dla pewności, żeby te ciemne kolory na pewno były w 100% twarde. I nakładam cieniutkie warstwy, powtarzam te same kolory. Mamy już utwardzone wszystkie paznokcie. Teraz jeszcze kciuki, ale najpierw nałożę sobie to, żeby tutaj już mieć z głowy jakby te paznokcie i zajmiemy się kciukami. A na kciuki postanowiliśmy, że nałożymy ten ciemny kolor, będzie fajnie wyglądał. Myślę, że takie połączenie na wakacje wygląda fajnie. I tak jak Magda mówiła, na przykład do jakichś sukienek takich bardziej morskich, błękitnych, no pięknie to będzie wyglądało. Takie troszkę w stylu marynarskim, do takich niebieskich rzeczy. Także teraz cienka warstwa topu, ja mam akurat no wipe i pamiętajcie, żeby zawsze sobie zabezpieczyć tutaj brzeg, żeby później po prostu wam to znakcie nie pękało, żeby lakier się dłużej trzymał. To smarujemy aż po same brzegi. To jest właśnie bardzo ważne, bo to odchodzi z reguły. Tak. Obstukuje, czy tam obciąga się. Tak, tak, tak. Ok, utwardzamy i na drugą rękę. I zobaczcie, utwardzamy tutaj dwa ciemne kciuki. I będę je utwardzać dwa razy. Nałożę dwie warstwy tego koloru. No i mamy gotowe paluszki. Zaraz wam pokażemy z bliska. Widzicie, jak ładnie wyglądają. Który jest twój ulubiony kolor? Pewnie ten ciemny. Chyba ten ciemny. Tu nie, ale fajnie ogólnie połączyłem. Tu nie widać tak w kamerze, ale słuchajcie, ten ciemny naprawdę ma takie czerwonawe, różowe drobinki. Naprawdę ślicznie to wygląda. No i czerwień jak zawsze wygląda elegancko, wiecie, no do wszystkiego. Tylko ta czerwień jest taka bardziej metaliczna, taka wpadająca w koral. I w ogóle wszystkie te odcienie są metaliczne. Ten tutaj widzicie róż też ma, jest taki lekko opalizujący, taki metaliczny, więc fajnie to razem wygląda. No i teraz potestujemy sobie nasze oliwki i zobaczymy, która pachnie najładniej. Nie wiem, czy już je widziałyście, widzieliście, sprawdźcie sobie na stronie. Ja też sobie je nałożę. Ja powiem ci, że moim ulubieńcem jest ananas. Zobaczę, jak kokos pachnie. Ananas normalnie pachnie jak pina colada. Ja wiecie, że ja mam obsesję po wakacjach na punkcie pina colady. Musisz powąchać sobie koniecznie ananas. A kokos jak? Masz kokos, zobacz sobie. No nie, zdecydowanie ananas. Tak? No. Kokos też kocham. A w ogóle w połączeniu te dwa to najlepsze połączenie. Cytrynka. Cytryna wącham, a nie jest taka sztuczna. Ona jest taka dosyć jest przyjemna ten zapach. Nie, brzoskwinia. Cytryna też fajnie pachnie. Też brzoskwinia. Brzoskwinia taka najbardziej jak cukierki jakieś takie. Pachnie. Ale fajnie cytryna pachnie. Myślałam, że będzie dużo gorzej. Powiem wam, że ciężko mi wybrać ulubieńca. Chyba jednak ananas jest moim ulubieńcem, bo ja lubię piña coladę, ananas i kokos. I kokos, zdecydowanie. Ale te dwa zapachy też są fajne. Też są fajne, no. I cytryna jest taka świeża. Cytryna, szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej pachniała. Ja myślałam, że będzie taka, tak, jak sztuczna. Czasami płynę do naczyń, czy wiesz. Nie, właśnie fajnie pachnie. Fajnie. Naprawdę przyjemne. I jeżeli chodzi o pędzelki, to są takie sztywne, syntetyczne, właśnie idealne do oliwek. I pamiętajcie, że taki produkt starcza na długo, no bo oliwki się nie używa dużo. Możecie sobie oczywiście w ciągu dnia, jak tylko macie jakieś suche skórki, nakładać. To właśnie jest fajne. Kiedyś mi moja manikurzystka Ania poradziła, żeby nakładać sobie oliwkę w ciągu dnia. Właśnie, żeby sobie skórę nie zadzierać, żeby te dłonie wyglądały na ładnie wypielęgnowane. Także jak sobie skończycie robić manikur, tak jak my dzisiaj skończyłyśmy, to możecie sobie nałożyć właśnie. I teraz widać pod światło, jak się fajnie mieni. No. Super. A u ciebie też super ta mięta wygląda. Kochani, wyszło nam słońce, jak widzicie, także my zaraz uciekamy, ale się świeci. Mam nadzieję, że wam się podobało wspólne robienie paznokci z moją przyjaciółką Magdą.
Podoba ja się? Jestem bardzo zadowolona. Także jak widzicie, można sobie zrobić samemu w domu, można się mówić z przyjaciółką i razem sobie robić paznokcie. I przy okazji poplotkować. Przy okazji sobie pogadać. Także to tyle. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało i napiszcie na dole, który kolor lakieru Wam się podobał najbardziej i czy testowałyście nowe oliwki Samilaka. I to tyle. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.